Nie trzeba się ich lękać. Kto teraz rządzić będzie? Wypiasz się teraz tutaj, pan. Ty nie skrzywdzisz swego ludu. Jesteś dobry i sprawiedliwy. A po tobie syn twój rządzić będzie. A kiedyś twój potomek, mieszkiem zwany, zostanie władcą całej tej krainy. Czy ludzkie bajanie, że popiela myszy zjadły i całą jego rodzinę? Tylko legenda z ust do ust przekazywała. Tak samo jak ta, że na Bostrzyżynach syna Piasta jedzenie się cudownie rozmnożyło. A jak to naprawdę? Co się tutaj wydarzy? Chyba tylko opór. Tajemnica skrywa gdzieś na samym dnie. Powiedzcie mi, jak to było na początku? Musimy znowu cofnąć czas. Was wtedy jeszcze nie było. Na początku było trzech braci. A nazywali się? Nie pamiętam. A nazywali się? Lech, Rus. Wędrowali, żeby znaleźć miejsce do życia dla swoich poddanych. Najdalej zawędrował Lech. Zatrzymał go dopiero widok wspaniałego ptaka, szybującego dostojnie po niebie. A ten ptak to? Lech zbudował w tym miejscu stolicę całej swojej krainy. I nazwał od Orzełego Gniazda w niedalekiej Kruszwicy rządził książę imieniem Popiel poślubił niemiecką księżniczkę o imieniu Gerda. Miała pretensje do Popiela, że nie umie sam rządzić. Że we wszystkim radzi się swoich okrutna Gerda wpadła na pomysł, żeby stryjów odwrócić. Zatem czy Gerda i Popiel zostali surowo ukarani? Zjadły ich myszy. A władcą Kruszwicy i okolicznych wiosek został Jasne. Już wszystko pamiętam. Jasne. Rzepicha. Popiel. Gerda. Jedzionko. Wieśniaczka. Stryjowie. Szeptucha. Ziemowód. Oraz wędrowcy, bez których nie byłoby tej opowieści, tej legendy.